kolejny raz, kiedy mamy okazję spotkać się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Proszę powiedzieć, jaki był ten rok, jeżeli chodzi o partnerstwa z powiatami polskimi, o współpracę? Das vergangene Jahr war vielfältig. Wir haben eine Reihe weiterer Partnerschaften. W minionym roku dużo się wydarzyło. Przede wszystkim udało nam się zawrzeć oficjalnie współpracę z dwoma powiatami polskimi, powiatem bieszczadzkim, powiatem lubaczowskim. Również oficjalnie podpisaliśmy umowę z powiatem lwowskim. Vorbereitet war, aber es ist uns jetzt trotz des Krieges in der Ukraine gelungen, dieses wichtige Vorhaben endgültig umzusetzen und das erfüllt uns mit großer Freude. Niestety tegoroczne zgromadzenie ogólne przebiega w cieniu wojny toczącej się w Ukrainie. Jednak niewątpliwie straszne wydarzenie unaoczniło nam też, jak ważna jest współpraca międzynarodowa, regionalna, pomiędzy regionami. Jak ocenia Pan współpracę w tym zakresie, ale także pomoc, jaką dla uchodźców świadczyły powiaty polskie? Sytuacja wojenna jest bardzo niedobra dla nas wszystkich, ale przez tę sytuację uświadomiliśmy sobie wszyscy, że potrzebujemy partnerstw samorządowych i właśnie dzięki tym partnerstwom możemy pomagać. Poprzez nasze partnerstwa mogliśmy korzystać i możemy korzystać ze struktur, które udało nam się stworzyć właśnie w ramach tych partnerstw, aby pomagać Ukrainie. Państwo również, Państwa powiat aktywnie włączył się w pomoc. Jakie działania zostały podjęte? Stworzyliśmy od samego początku konto, na które mogą wpłacać ludzie pieniądze. Również mamy konkretną pomoc od specjalnej organizacji, zrzeszenia, która zajmuje się promowaniem współpracy międzynarodowej. Również w ramach współpracy międzyszkolnej organizowanych jest wiele akcji pomocy charytatywnej dla Ukrainy. Organizujemy transporty z pomocą humanitarną. Te transporty to są ubrania, środki żywnościowe, oczywiście lekarstwa, artykuły pierwszej pomocy i użytku codziennego. Właśnie w ten sposób mogliśmy zorganizować i organizujemy nadal te transporty poprzez współpracę z powiatami polskimi, które pomagają nam w organizacji właśnie tych transportów. A w powiecie naszym Saarpfalz przyjęliśmy wielu uchodźców z Ukrainy i oczywiście tutaj od strony samorządu pomagamy w wszelkiego rodzaju ułatwieniach, aby osoby te mogły zadomowić się u nas na ten czas pobytu w Niemczech.